Witajcie! Dzisiaj jest pierwszy dzień postu bahaickiego i chciałabym opowiedzieć o tym, jak pościmy. Wiemy, że we wszystkich religiach istnieje post. W religii katolickiej, w której się wychowałam, jest 40-dniowy okres postu. Do dni postnych zalicza się Środę Popielcową, Wielki Piątek. W tych dniach dozwolony jest jeden bezmięsny posiłek do syta i dwa lekkie. I w pozostałym okresie czasu, podczas tego 40-dniowego postu, zwykle ludzie ograniczają na przykład spożycie niektórych produktów czy słodyczy, nie surfują w internecie, czy na przykład nie oglądają telewizji, nie słuchają muzyki. W judaizmie też jest kilka dni, w których zachowuje się post, na przykład Dzień Pojednania, Jom Kippur, jest to najważniejsze święto żydowskie. W tym dniu skruchy, pokuty i nawrócenia wierzący mają nadzieję na odpuszczenie grzechu. I od początku święta do zachodu słońca następnego dnia obowiązuje ścisły post. Należy powstrzymać się od jedzenia, picia, pracy. I w czasie pierwszego posiłku po poście przekazuje się sobie życzenia dobrego roku. I nowy rok jest to Rosh Hashanah. W islamie także istnieje post, Ramadan, i ma on bardzo szczególne znaczenie religijne. Występuje on w 9 miesiącu kalendarza muzułmańskiego. Wierni od świtu do zmierzchu powstrzymują się od jedzenia, picia, palenia, i te przepisy nie obowiązują chorych, osób starszych, dzieci, podróżnych, także kobiet w ciąży. I post jest obowiązkiem każdego muzułmanina. I post także występuje w innych wyznaniach, na przykład w buddyzmie, w różnych tradycjach jest także, istnieje post, czyli powstrzymywanie się od jedzenia, czasem się pije. Są także mnisi buddyjscy, którzy także mają różne tradycje postne. I widzimy, że we wszystkich tych religiach, we wszystkich wyznaniach post jest pewnego rodzaju oczyszczeniem, powstrzymaniem się od różnego rodzaju pokus, od rzeczy materialnych, jest takim symbolem duchowego oczyszczenia. Ciekawe jest to też, że przed miesiącem postu zwykle następuje jakiś rodzaj karnawału, rodzaj właśnie dni radości, zabawy. I tak jest też w wierze Bahai. Przed rozpoczęciem miesiąca postu następują dni międzykalendarzowe, Ayami Ha. Są to 4 dni lub 5 dni w roku przestępnym. Są to dni gościnności, radości, dni, kiedy organizuje się spotkania, imprezy, odwiedza się także ludzi, obdarowuje się prezentami. I w wierze Bahai mamy 19 miesięcy, rok ma 19 miesięcy, każdy miesiąc ma 19 dni. Ostatni dzień roku jest to miesiąc Allah i jest to właśnie miesiąc postu. A Ayami Ha, te 4 dni poprzedzające post, są to 4 dni lub 5 dni w roku przestępnym, które zostają w obliczeniu tych 19 miesięcy. I podczas tego miesiąca postu Bahaici powstrzymują się od jedzenia i od picia od wschodu do zachodu słońca. I na zakończenie postu następuje nowy rok, pierwszy dzień wiosny. Jest to 20 marca lub 21 marca, a post wypada od 2 do 20 marca lub od 1 do 19 marca, czyli mamy 19 dni postu. I zwykle Bahaici wstają rano przed wschodem słońca, jedzą śniadanie, później powstrzymują się od jedzenia i od picia i po zachodzie słońca znowu jedzą. Post wypada na wiosnę na półkuli północnej, a na jesieni na półkuli południowej.
Jeżeli w jakimś kraju wschód i zachód słońca są o godzinach takich, że byłoby trudno utrzymać post, to wtedy przyjmuje się, że poście się od 6 rano do 6 wieczorem. Post nie obowiązuje podróżnych, a także kobiet w ciąży, kobiet karmiących, osób chorych, dzieci lub osób starszych, czy też osób wykonujących bardzo ciężką fizyczną pracę. Właściwie każdy człowiek sam decyduje, czy pości, czy nie, w zależności od tego, jak się czuje. I post obowiązuje osoby od wieku od 15 do 70 lat. I Baha'u'llah nakazuje post w swojej najświętszej księdze, księdze praw, Kitabi Aqdas. I w tej księdze Baha'u'llah mówi: przykazaliśmy wam modlić się i pościć od momentu osiągnięcia dojrzałości. Nakazane jest to przez Boga, waszego Pana i Pana waszych przodków. Postem nie są objęci podróżujący, chorzy, kobiety oczekujące dziecka oraz karmiące. Powstrzymajcie się od jedzenia i picia od wschodu do zachodu słońca i miejcie się na baczności, aby pożądanie nie pozbawiło was łaski ustanowionej w księdze. Tak jak wspomniałam, wiek dojrzałości jest to w wierze Bahai 15 lat. I ja, kiedy w wieku 18 lat dowiedziałam się o wierze Bahai i byłam zainteresowana, poszukiwałam swojej drogi duchowej. Dowiedziałam się także, że Bahaici poszczą i bardzo mnie to zaintrygowało i chciałam też spróbować. Pewnego dnia zdecydowałam, że spróbuję właśnie takiego postu bahaickiego i nie jadłam i nie piłam przez cały dzień, aż do wieczora, do zachodu słońca. I było to dla mnie bardzo takie ekscytujące przeżycie. I udało mi się i bardzo mi się też to spodobało. I było to w marcu i później w kwietniu zdecydowałam, że jestem bahaitką. I już później te posty utrzymywałam. Zawsze to był bardzo szczególny dla mnie czas, taki czas zwiększonej jakby duchowości, oczyszczenia, zastanowienia, refleksji. Zawsze podczas postu zdarzały się różne niesamowite rzeczy. Nieraz przychodziła jakby do mnie odpowiedź na jakieś pytanie, na jakąś kwestię, której długo poszukiwałam. Nieraz była dana jakaś odpowiedź, przyszła do mnie jakaś książka, czyli otwarły się jakieś drzwi. To był zwykle bardzo szczególny czas. Też miałam taki długi dosyć czas, przerwę w poszczeniu, 5 lat, kiedy byłam w ciąży z dziećmi, a także później, kiedy je karmiłam, więc miałam 5 lat przerwy. I kiedy już wróciłam do poszczenia, bardzo się już cieszyłam, ponieważ już brakowało mi tego. To jest bardzo szczególny czas. I teraz, kiedy nasz najstarszy syn ma już 16 lat i w tamtym roku był jego pierwszy post i on już bardzo chciał pościć i cieszył się, że już może z nami pościć. A młodszy syn, który teraz ma 14 lat, on co roku już przez ostatnie kilka lat prosi, czy ja już mogę pościć, już nie może się doczekać, kiedy też będzie z nami pościł. I wygląda to tak, że rano wstajemy troszkę wcześniej, zawsze sobie sprawdzamy, kiedy są wschody słońca i zachody słońca. Wstajemy przed wschodem słońca, jemy śniadanie, każdy sobie decyduje, co będzie jadł, jak gdyby wieczorem wcześniej, wszystko to przygotowujemy i rano jemy. I na przykład dzisiaj wstaliśmy przed 6, zjedliśmy sobie śniadanie, no i później nastąpił wschód słońca o godzinie 6, bodajże 20. I potem, jak już wzeszło słońce, powiedzieliśmy sobie wspólne modlitwy, więc siadamy, każdy odczytuje modlitwę. Jest bardzo wiele wspaniałych modlitw, które Baha'u'llah objawił szczególnie z okazji postu. I te modlitwy można sobie czytać, można się nad nimi zastanawiać, medytować. I później, no oczywiście poszliśmy do pracy, do szkoły. I o godzinie 17.23 był zachód słońca
więc zawsze staramy się, żeby już może coś było do jedzenia przygotowane, żeby o tej 17.23 można było się napić i potem już zjeść posiłek, a wcześniej też powiedzieć sobie wspólne modlitwy. Ponieważ w wierze Bahai mamy modlitwy indywidualne, każdy sam się modli, medytuje, jest to bardzo szczególny czas, ale także mamy wspólne modlitwy. I w rodzinie modlimy się zwykle razem, wieczorem oraz rano. Jeśli to jest możliwe, byśmy wszyscy się rano zebrali, zwykle staramy się to robić. To jest bardzo szczególny czas, kiedy śpiewamy modlitwy, kiedy je czytamy wspólnie. Jest to bardzo szczególny czas, kiedy możemy to robić też z naszymi dziećmi, ponieważ jest, jakoś nas to w pewien sposób jednoczy i jest to fajne robić to razem, że razem stajemy, razem jemy rano, razem modlimy się, potem pościmy. Nawet w ciągu dnia możemy się pytać, jak ci idzie post, prawda? Czy dobrze się czujesz? No i jest to takie bardzo fajne robić to wspólnie. Oczywiście, jeśli ktoś z nas podróżuje, czy źle się czuje, no to decyduje, że dzisiaj na przykład nie poszczę. Często też spotykamy się z innymi przyjaciółmi, z innymi Bahaitami na takie przerwanie postu, wspólne przerwanie postu. Idziemy gdzieś do restauracji albo spotykamy się u kogoś w domu i razem przerywamy post. Niektórzy też spotykają się na poranne modlitwy oraz na wspólne śniadanie przed rozpoczęciem postu. Niektórzy mnie pytają na przykład w pracy, czy nie jest mi trudno zachować tego postu, czy nie chce mi się pić, czy nie jestem głodna. No więc zwykle odpowiadam im, że dawniej może było mi trudniej, ale teraz jest jakby coraz łatwiej zachowywać post i bardzo jest to szczególny, są to bardzo szczególne dni i tak naprawdę nie jest trudno. Jeżeli na przykład muszę dużo mówić i zaschnie mi gardle, no to płukam na przykład sobie usta wodą, ale ogólnie nie odczuwam jakiegoś wielkiego dyskomfortu z tego powodu i może tak troszeczkę czuć głód w okolicy, no nie wiem, obiadu, kiedy się wcześniej jadło, ale to za chwilę przechodzi. Jeżeli człowiek jest zajęty różnymi sprawami, to właściwie potem już o tym nie myśli. Dla mnie post jest takim oczyszczeniem fizycznym, ponieważ jest to bardzo dobre dla organizmu. Teraz im więcej czytam na ten temat, w ogóle post to też jest jakby rodzaj leczenia, ale oprócz tych korzyści fizycznych, tego, że oczyszcza się nasz organizm, to też jak najbardziej są korzyści duchowe, jeżeli do tego się podejdzie w odpowiedni sposób i naprawdę ma się takie pozytywne nastawienie do postu i może to być naprawdę wspaniały, bardzo duchowy, szczególny czas. Więc ja zachęcam wszystkich do spróbowania postu bahaickiego. Dla mnie jest to coś bardzo fajnego i dla całej naszej rodziny jest to bardzo szczególny czas. I też wiemy, że Bahajci na całym świecie poszczą i też wymieniamy się różnymi na Facebooku doświadczeniami, życzeniami. Jest to bardzo fajne. Czujemy, że jakby wiele milionów ludzi na całym świecie robi to samo w tym samym czasie i jest to takie bardzo jednoczące. I zakończę może cytatami z modlitw i medytacji na temat postu. To są, o mój Boże, te dni, w których Tyś nakazał sługom swoim zachowywać post. Tyś ozdobił nim wstęp do księgi swoich praw, objawionej Twoim stworzeniom i przystroił skarbnicę swoich przykazań wobec wszystkich, którzy są w Twoim niebie i wszystkich, którzy są na Twej ziemi. Tyś obdarzył każdą godzinę tych dni wyjątkową zaletą, nieprzeniknioną dla nikogo poza Tobą, którego wiedza ogarnia wszystkie stworzone rzeczy. Tyś także przydzielił każdej duszy cząstkę tej zalety, zgodnie z tablicą swego wyroku i pismami swojego nieodwołalnego orzeczenia. Ponadto każdą stronicę tych ksiąg i pism przeznaczyłeś dla każdego z ludów i rodów ziemi. Oto wybiła godzina, o mój Panie, którą Tyś wywyższył ponad każdą inną godzinę, którą Tyś przeznaczył dla najdoskonalszych spośród Twoich stworzeń.